Cześć, z tej strony PsychoCoach. Fajnie, że znowu wpadłeś na ten kanał uczyć się ze mną razem Pythona. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robić wykres typu scatter, czyli taki rozproszony wykres. Najpierw co musimy zrobić, to oczywiście, dodamy sobie nowy plik pythonowski. To już jest nasza czwarta lekcja, jeżeli chodzi o bibliotekę matplotlib, i damy coś takiego 4 podkreśnik scatter. Z angielskiego scatter to jest rozpraszać, rozproszony, nie? I właśnie to dzisiaj zrobimy. Czyli tak, przede wszystkim musimy zaimportować, jak zwykle, bibliotekę, która będzie nam potrzebna. To jest biblioteka matplotlib, pyplot i tak dalej. No i teraz sobie zdefiniuję jakąś listę. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. I to jest lista, która będzie się odnosić do osi X naszego wykresu. No i wpiszę jakieś dane do listy, która będzie nazywała się Y. Damy na przykład 5, damy 2, damy 4, damy 2, damy 1. Damy 4 znowu, damy 5, damy 2. Ok. I teraz, co jest najważniejsze, będziemy definiować wywoływać nasz wykres. Czyli damy PLT, będzie wykres typu scatter, czyli rozproszony. Oś X, oś Y, następnie label, czyli etykieta. Na przykład damy wykres scatter. Albo, nie wiem, wykres może rozproszony, damy, rozproszony. Coś takiego po polsku. Jak już robimy po polsku, to po polsku. Kolor mój ulubiony, czyli zielony. Chociaż powiem Wam, że ubieram się na czarno, no stop, to nie wiem czemu zielony, ale niech będzie. No i dalej nie wiem, co zrobić, bo te dwie rzeczy znam, ale nie wiem, jak wygląda ta moja funkcja scatter. Dlatego muszę udać się do pomocy na stronie. Przechodzę sobie do, taką stronkę matplotlib.org. Zostawię Ci tą stronkę w opisie poniżej. No i mamy tutaj quick search, czyli wyszukiwarkę. Napiszę, że coś tam, że scatter, tak? Scatter, i mam już kilka odpowiedzi. Nas interesuje matplotlib, tak jak co używamy, czyli matplotlib, pyplot i scatter. No to wejdziemy sobie tutaj. No i mamy wszystkie parametry, które przyjmuje ta nasza funkcja scatter. Zobaczcie, tak wywołuje tą całą funkcję w ten sposób. No przede wszystkim x, y to daliśmy. I co to jest s? S. To jest optional opcja, więc nie musimy tego dawać. Ale przydałoby się na przykład zastosować marker. Co to jest marker? Jeżeli wywołamy wykres scatter, to wiecie, to będą pewne kropki albo jakieś znaczki na wykresie reprezentowały nasze dane. I to mogą właśnie być różne te markery. Jak sobie przejdziemy tutaj w link, to zobaczcie, mamy wiele, wiele opcji takich markerów, nie? I to są nasze te symbole, które możemy wykorzystać na wykresie. Dobrze, to ja sobie może wrócę tutaj i zdefiniuję ten marker. Marker, ja sobie chcę, żeby to były kółka na naszym markerze. Reszta to już jest standardowo, tak jak robimy zwykle przy pracy z biblioteką matplotlib. Czyli daję sobie znowu etykietę dla osi X, dla osi Y, tytuł wykresu, legendę wykresu i wszystko musi być pokazane, czyli plt.show. Teraz przechodzę do terminalu i wywołuję mój program. Aha, oczywiście to trzeba jeszcze zapisać. No i teraz. 4. Ale chwilkę. Python 4. I lecimy. Zobaczcie. Piękny wykres. Wszystkie te dane. Tak, mamy oś X, oś Y i wszystkie te dane, które wpisaliśmy do listy Y, do tej listy tutaj. Są reprezentowane na tym wykresie. No i zobaczcie, mamy te wszystkie dane tutaj rozproszone. To jest prosty wykresik rozproszony.
I to tyle, jeżeli chodzi o wykresik scatter. Fajny wykresik, możesz sobie, jak masz dużo danych, to możesz w ten sposób mieć ogląd, jak te dane twoje wyglądają, mówił psychocoach, i lecimy z kolejnym tematem do kolejnego tutorialu. I sami zobaczycie, co będzie w kolejnym tutorialu, ale też będą wykresy, jeżeli chodzi o tą bibliotekę Matplotlib.